Raport zaprasza Kinga Kiercz. Witam i zapraszam na raport, w którym zobaczą Państwo najnowsze wiadomości z regionu, a wśród nich między innymi. Dalszy ciąg dramatycznej sytuacji 8-letniego Kamila. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego OCPK. Przywódca Ukrainy z oficjalną wizytą w Polsce. Wracamy do bulwersującej sprawy 8-letniego Kamila z Częstochowy, który przeżył horror w jednym z częstochowskich mieszkań. Horror, który zgotowała mu własna matka wraz z 27-letnim ojczymem, który znęcał się nad nim od dłuższego czasu. Dawid B. i Magdalena B. trafili do aresztu. Oboje przyznali się do zarzutów. 27-latek podejrzany jest o usiłowanie zabójstwa 8-letniego Kamila. 3 kwietnia prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 8-letniego chłopca i spowodowania u niego ciężkich obrażeń ciała oraz znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad chłopcem i narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. 5 kwietnia oprawcy usłyszeli zarzuty. Dawidowi B. prokurator zarzucił, że 29 marca bieżącego roku usiłował pozbawić życia swojego pasierba poprzez polewanie go wrzątkiem oraz umieszczenie na rozgrzanym piecu węglowym. Ponadto prokurator przedstawił Dawidowi B. zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad swoim 8-letnim pasierbem, które polegało na biciu i kopaniu go po całym ciele oraz przypalaniu papierosami. Przesłuchany przez prokuratora Dawid B. przyznał się do popełnienia tych przestępstw, jednakże nie złożył żadnych wyjaśnień w tej sprawie. Zarzuty usłyszała również matka chłopca. Natomiast matce dziecka, 35-letniej Magdalenie B., prokurator przedstawił zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia oraz udzielenia pomocnictwa mężowi w znęcaniu się nad dzieckiem. Przesłuchana przez prokuratora Magdalena B. przyznała się do popełnienia tych przestępstw i złożyła wyjaśnienia w tej sprawie, w których opisała zachowanie swojego męża. 8-letni Kamil z Częstochowy walczy o życie. Chłopiec przebywa w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Chłopiec jest w bardzo ciężkim stanie, jest w śpiączce farmakologicznej, oddycha za pomocą aparatury i przeszedł i jeszcze będzie przechodził kolejne zabiegi operacyjne związane z leczeniem tych rozległych oparzeń. Dziecko jest w bardzo ciężkim stanie, z rozległymi oparzeniami. Lekarze wstrzymują się od jakichś kategorycznych rokowań co do jego stanu zdrowia. Jest to bardzo ciężki stan. Na szczęście ostatnie 2 noce minęły dość stabilnie. Stan pacjenta odrobinę się unormował. Wczoraj do mediów wypływały informacje, że już dawno u Państwa nie było dziecka w tak drastycznym stanie. To prawda, dziecko jest w bardzo drastycznym stanie, natomiast no niestety trzeba przyznać, że co jakiś czas trafiają do naszego szpitala mali pacjenci z oznakami maltretowania, znęcania się. No niestety taka jest rzeczywistość. Oczywiście każdy tego typu przypadek jest natychmiast przekazywany policji. Natomiast jeśli mówimy o tym pacjencie z Częstochowy, o Kamilku, to rzeczywiście jest to jedna z najbardziej drastycznych historii w ostatnich latach. Oskarżeni najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie. Przestępstwa zarzucone Dawidowi B. są zagrożone karą nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Natomiast matka Kamila w areszcie może spędzić nawet do 10 lat. Wczoraj odbyła się Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w związku z budową linii kolejowej do Centralnego Portu Komunikacyjnego przebiegającej przez tereny zagrożone wysiedleniem na Śląsku. Na spotkaniu nie było wiceministra Marcina Horały, pełnomocnika rządu do spraw CPK, ani Jakuba Chełstowskiego, marszałka województwa śląskiego, który przebywa w delegacji zagranicznej. Na sali obecny był wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. W posiedzeniu nie mogli uczestniczyć mieszkańcy ani dziennikarze. Przed rozpoczęciem obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego mieszkańcy kilku gmin regionu, m.in. Czerwionki, Leszczyn, Mikołowa i Orzesza, kolejny raz protestowali przed gmachem Sejmu Śląskiego przeciwko planowanej przez rząd inwestycji. Wspierali ich lokalni samorządowcy oraz parlamentarzyści. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego to odpowiedź na wybrany przez rząd wariant trasy prowadzącej z Katowic do Ostrawy. Jesteśmy postawieni
Wobec przepisów, które nie liczą się z mieszkańcami, nie liczą się z człowiekiem, najważniejsza jest inwestycja, a do tego nie chcemy dopuścić, żeby osoby musiały wyprowadzać się w imię inwestycji, która nie przynosi nam, mieszkańcom Śląska, żadnej korzyści. Minister Horała, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, nie przyjechał. Łączył się za to zdalnie z Warszawy. Na miejscu był za to Konrad Majszyk, rzecznik spółki Centralny Port Komunikacyjny oraz wojewoda śląski. Rzecznik odniósł się do planowanych wywłaszczeń 500 budynków mieszkalnych. Ta liczba nieruchomości, ona wynika z wariantu inwestorskiego, czyli z naszego studium wykonalności. Jesteśmy teraz w przededniu podpisania umowy z projektantem. Jest już bardzo zaawansowany przetarg na projektowanie i wiemy, a widzimy to na przykład z odcinka Warszawa-Łódź, który pod względem przygotowań jest no nieco dalej niż ten odcinek Katowice-Ostrawa, że na etapie projektu budowlanego ta liczba nieruchomości przeznaczonych do wyburzenia zmniejsza się. W przypadku Warszawa-Łódź mogę uchylić rąbka tajemnicy, że to jest w tej chwili około 1/4 mniej. Także ta liczba nieruchomości można założyć, że będzie mniejsza. Pytał pan też o zainteresowanie mieszkańców. Po tym, jak ogłosiliśmy wariant inwestorski na koniec marca, no w spółce CPK rozgrzały się telefony. Było ogromne zainteresowanie ze strony mieszkańców i bardzo wiele osób pytało o warunki tego przyszłego programu dobrowolnych nabyć, czyli w jaki sposób będziemy kupowali nieruchomości pod naszą inwestycję kolejową na Śląsku. I ponad 100 osób, mogę to dzisiaj powiedzieć, zadeklarowało, że jest zainteresowana udziałem w takim programie dobrowolnych nabyć, kiedy zostanie ogłoszony. Efektem zwołanej na 5 kwietnia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego było wspólne stanowisko zarządu województwa, samorządów i mieszkańców wzywających rząd do ponownego przeanalizowania wszystkich wariantów dotyczących przebiegu szybkich kolei. Oczekujemy ponownej analizy wszystkich wariantów. Oczekujemy przedstawienia wszystkich dokumentów, na podstawie których ten wariant został wybrany, i rzetelnych, prawdziwych konsultacji z mieszkańcami i wyboru wariantu dopiero po uzgodnieniu z mieszkańcami i z samorządami. Przypomnijmy, na Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego nie zostali wpuszczeni mieszkańcy ani dziennikarze, mimo wcześniejszych zapowiedzi, że będzie taka możliwość. 5 kwietnia odbyła się historyczna wizyta prezydenta Ukrainy w Polsce. To pierwsza zagraniczna wizyta oficjalna ukraińskiego przywódcy od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Tematami rozmów podczas spotkań z polskim prezydentem i szefem rządu było bezpieczeństwo i współpraca gospodarcza obu narodów. Od rosyjskiej inwazji na Ukrainę minęło już 406 dni. Ponad rok, od kiedy Ukraina skutecznie broni swojej niepodległości i ponad rok, odkąd Polska nieustannie niesie pomoc obywatelom Ukrainy. 5 kwietnia odbyła się pierwsza zagraniczna wizyta oficjalna prezydenta Ukrainy, która miała miejsce w Polsce. Witaj Polsko! Wielki narodzie polski! Wielki narodzie ukraiński! Tu ramię w ramię, zjednoczeni na tym placu duchem wolności, wielkiej historii i chwalebnego zwycięstwa, które razem przybliżamy. Na początku swojego wystąpienia prezydent Polski wyraził podziw wobec narodu ukraińskiego, który skutecznie odpiera ataki wroga. Pokazała całemu światu, że jest w stanie stawić czoło sąsiedniemu mocarstwu. Państwu dużo większemu, teoretycznie dużo potężniejszemu niż ona. Putin nie osiągnął żadnego ze swoich strategicznych celów. Rosja poniosła i ponosi olbrzymie straty. To wielki sukces ukraińskiego państwa. To wielki sukces ukraińskiego społeczeństwa i to wielki sukces ukraińskich sił zbrojnych. Ponadto podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda wręczył najstarsze i najcenniejsze polskie odznaczenie, jakim jest Order Orła Białego prezydentowi Załęskiemu. Wołodymyrze, jesteś bohaterem wolnego świata, ale dla nas jesteś przede wszystkim wielkim przyjacielem Polski. Dlatego w imieniu Rzeczypospolitej, w imieniu Polek i Polaków wręczyłem Ci dzisiaj nasze polskie najwyższe odznaczenie – Order Orła Białego. To uhonorowanie odważnego przywódcy, ale to też wyraz wielkiego szacunku dla całego ukraińskiego narodu, który reprezentujesz, a który toczy teraz bohaterską walkę w obronie swojej niepodległości. To dla mnie zaszczyt być tutaj. Kieruję do Was słowa wdzięczności i siły.
wdzięczności, bo nie ma już takich momentów, kiedy bylibyśmy osobno, kiedy nie bylibyśmy zjednoczeni. Ukraińskie i polskie serca biją za jedną wolność, za wzajemną niepodległość naszych państw, za naszą rodzimą Europę, nasz wspólny dom i my zwyciężymy. To inwestycja, na finał której czekało wielu. Budowa automatycznego parkingu zlokalizowanego przy ulicy Tylnej Mariackiej została zakończona. Teraz przyszła pora na odbiory techniczne, a samochody zaparkujemy tam już na początku trzeciego kwartału bieżącego roku. Pierwsza tego typu publiczna konstrukcja w Polsce jest już gotowa. Parking przy ulicy Tylnej Mariackiej już wkrótce zacznie obsługiwać samochody. No jest to dosyć skomplikowana inwestycja. Jest to pierwszy tego typu publiczny parking, dlatego zdarzały się oczywiście drobne opóźnienia, natomiast liczymy na to, że teraz już wszystko pójdzie zgodnie z planem. Inwestycja kosztowała niecałe 23 miliony złotych. To wielka inwestycja, dzięki której na powierzchni, na której normalnie zmieściłoby się zaledwie 40 samochodów, teraz mieści się ich aż 240. Jest to oczywiście inwestycja bardzo pożądana przez mieszkańców, ponieważ dzięki temu, że właśnie ta ilość miejsc parkingowych znacząco się zwiększy, będzie mogło więcej kierowców zaparkować wygodnie w centrum miasta. Obecnie rozpoczął się ostatni etap inwestycji, czyli odbiór całego przedsięwzięcia. Mieszkańcy będą mogli komfortowo i bezpiecznie skorzystać z parkingu już na początku trzeciego kwartału. Na zakończenie serwisu zapraszam na wiadomości z kraju i ze świata. Stopy procentowe w Polsce pozostają bez zmian. Taką decyzję podjęła Rada Polityki Pieniężnej. Główna referencyjna stopa procentowa nadal wynosi 6,75%. W środę u wybrzeży tureckiego miasta na Morzu Śródziemnym zatonął statek handlowy płynący do Ukrainy. 5 członków załogi udało się uratować. Wszyscy byli obywatelami Syrii. Tamtejsza prokuratura wszczęła śledztwo. Komenda Stołeczna Policji zabezpieczyła wizytę Wołodymyra Załęckiego w Warszawie. W raporcie to już wszystkie informacje. Za chwilę na naszej antenie program Gość Dnia, w którym Martyna Nowicka-Wilk porozmawia z generałem Romanem Polko o oficjalnej wizycie prezydenta Ukrainy w Polsce. Już teraz serdecznie zapraszam, a za dziś bardzo dziękuję i do zobaczenia.